Niewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Przybiegła, przykopytkowała, no tradycyjnie. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszamy do oglądania. Co, Juny, powiesz? Dzień dobry, dzień dobry. Życzymy miłej zabawy. No i zapraszamy na odcinek. Na początek odcinka mam taką informację, no przerażającą informację tak naprawdę. Nie z Kambodży, a z Tajlandii. W dniu wczorajszym doszło do tragedii, masakry. Nie wiem dokładnie, gdzie to było. Natomiast młody mężczyzna, który pracował jako policjant, został zwolniony z pracy przez przełożonych w związku z problemami z narkotykami oraz niewykonywaniem poleceń przełożonych. I ten były policjant w akcie szału jakiś, który wpadł, wszedł do pobliskiego przedszkola, wyciągnął broń, zastrzelił śpiące dzieci, które 5-6-letnie dzieci, które spały po lunchu. Zabił 30 dzieci w wieku 5-6 lat. Następnie wyszedł z tego przedszkola, nauczycielkę też zabił, która tam była. Wyszedł z tego przedszkola, wsiadł w samochód, samochodem jadąc w stronę domu, próbował potrącić każdego, zabił kilka osób jadąc tym samochodem. W którymś momencie potrącił kogoś, ale ta osoba, widać było, że żyje i próbuje się oddalić, wysiadł z samochodu, zatrzymał się, wysiadł z samochodu, zastrzelił tą osobę, po czym wrócił do samochodu, dojechał do domu, zastrzelił swoją żonę, która była w ciąży. W międzyczasie przyszedł sąsiad, którego również zastrzelił, a następnie sam oddał strzał samobójczy i się zabił. To jest dramat i masakra nie do wyrażenia, nie do opisania. Nie jestem w stanie w ogóle jakby przetrawić tej informacji, że można być taką osobą. No, że to jest w ogóle nie do ogarnięcia dla mnie. Natomiast jest mi najbardziej przykro z tego powodu, że taki człowiek po prostu popełnia samobójstwo i że nie dostanie żadnej kary, na jaką zasługuje. Bo powinien był przeżyć. I ktoś powinien się zająć wtedy tą osobą. No nic, masakryczna wiadomość. Przykro mi, że tak przywaliłem jak Hitchcock na sam początek. Zapraszam was na resztę odcinka. Ta już na pewno nie będzie aż tak drastyczna. Miłego oglądania. No i proszę, jaka niespodzianka. Zamiast spodziewanej burzy, kontynuacji deszczu i tej pogody, która była wczoraj, rozpogodziło nam się, wyszło słoneczko, no i zrobiło się na tyle pięknie, że żeśmy ruszyli się z domu i przyjechaliśmy na Riverside. Tutaj Juny sobie będzie uskuteczniała teraz jazdy na rowerze, spacerując z mamą. Ja jadę załatwić sprawy na mieście. Ależ się ściga, ależ zasuwa. Jadę, pozałatwiam, no i wracam do dziewczyn tutaj na Riverside. Kto wie, może dzisiaj uraczę was, ale i siebie pięknym zachodem słońca. No zobaczymy. Wróciłem już na Riverside, szukam dziewczyn. O, tu są. Tu są skarby. Juny, czemu jeździsz tak dziwnie? Usiadła, co jest na siodełku, to na bagażniku. Ech, ty śmieszno to. Zawsze coś musisz przykombinować. It's fine. It's okay. No? I was running after her, you know? No, good for you, dobrze. Starek mówi, że musiała za nią biec, bo tak jechała szybko. No, Dżunguś. Ale bomba! Brawo! Nie wolisz na siodełku? No. O, pięknie, załatwiaj sobie sukienkę. Cała pochlapana. Nie, a ja się uczynię. Tu. I was running so... She was running so fast! And I'm okay, let me go through, you know? Brawo! Pięknie! To w kółeczko jedziesz cały czas. Uuu, co to za ptak? Wow! Jaki duży! Widzisz, Juny, jaki wielki ptak? Wygląda jak jakiegoś drapieżnika. Yeah, it's a nice bird. Looks like... wygląda jak jakiś jastrząb, sokół. I think something dead over there. Uuu. He wants to hide something. Poluje na coś, something. Chyba poluje na coś, tak. Jak wróci, to jeszcze go sfilmuję. Pojechała daleko. Teraz zawołała mnie Juny i mówi: tata, wrócił! No i jest jeden i drugi, to para ich jest. They're looking for something.
No, szukają czegoś, szukają, tak. No, może ryby właśnie. Może ryby. O. Ten poleciał w tą, tamten poleciał w tamtą. No, może się rozstały właśnie. No tak, to się, tak, to był rozwód, rozstały się. Tamta wróciła do domu, a ten poleciał do baru. Wszystko jasne. Wyjaśniło się. A Tarong właśnie mówi, że przechodziła tutaj dziewczynka taka mała z dziadkiem. O, wrócił. Dobra, to wszystko ptaszyskiem, ale dziewczynka z dziadkiem przechodziła, zobaczyła Juny na rowerku. I że ona też chce rowerek i też chce rowerek. I Juny, Dziadek mówi, nie no, nie można tutaj tego brać rowerka od dziewczynki. No i tam tłumaczy, dobrze, ja ci kupię rowerek, kupię. A Juny tak patrzy się na nią i na. Po czym odjechała, zawróciła, przejechała jeszcze raz obok tej dziewczynki. Na. Tarong mówi, że siedziała. Boże, jaki wstyd. Po prostu brak słów. Jeszcze tego mówi, że to jeden z najbogatszych tutaj ludzi w Kokongu, ten dziadek. I to jego jedyna wnuczka. Pewnie prosto stąd poszedł kupić rowerek dla niej. In the story? Tak, I told the story. I feel so bad. They are just next to our my mom's house. Uh-huh. The big building. Ah, that one. Yeah, the wood house. Tak. I'll go right there. To idź. Kalang. What's daddy name? Matthew. How old are you? Yeah. Let's go. June odpowiada na wszystkie możliwe pytania, które Tarong jej zadaje, bo chce iść po sok z trzciny cukrowej. I ja tylko, co by Tarong nie zapytała, to June odpowiada. Rowerek został samopas. Tata został samopas. Ale za to cieszy się pięknym zachodem słońca. Wracają. June zgubiła po drodze rurkę. Już tylko piszą. No i jak tam? Kampau. Ta kampau? Yeah. A co to jest ta kampau? Kampau in green. To jest sok z trzciny cukrowej? Yeah. Sugar cane? Yeah, sugar cane. Dobre. A mamy jamko? No more. A tacie dasz spróbować? A daddy? Dziękuję. Tata to wie jak próbować, troszeczkę tylko. Nie tak jak mama, że dużo. No more. Już nie, więcej już nie. Nice sunset. Czekam na tą łódkę, żeby weszła w zachód. O. Przyjechał tuk-tuk, 9 osób w nim było. Teraz zresztą zobaczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, mało dzieci ich nie liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No z 10 razem z dziećmi. Nieźle. Jedziemy? Tak. Raz, dwa. Leć po ten rowerek. Jedziemy. Także ostatni rzut oka na dzisiejszy zachód słońca. Może nie jest najcudowniejszy ze wszystkich, jakie do tej pory tutaj były, ale jest. A to znaczy, że nie pada. I to jest w tym wszystkim najważniejsze. Zbieramy się i jedziemy do domu. No chyba, że po drodze jeszcze gdzieś. Na wyraźne życzenie Juny podjechaliśmy jeszcze na chwilę do teściów, do restauracji. Powie do widzenia, zaraz się jeszcze pokłóci z demonem o swój rowerek, bo na 100% demon będzie chciał go przejąć. I jak już będzie mocno płakała, to wtedy się zawiniemy. proszę bardzo i zaczyna się story. Proszę. Prorok jaki, czy co? To możemy zabijać się do domu. To jeszcze zachód słońca z perspektywy fish marketu. Dzionek się kończy, ale spłynęły świeżusieńkie ośmiornice. Nowy połów, tam są muszle, duże krewetki. O matko, tutaj jakie wielkie, jakie. Większe niż moja dłoń, ale giganty. Cóż, jak komary. Fiu, fiu, ale ładne. Ale zawołam Tarong, żeby zobaczyła. Przyprowadziłem Tarong, żeby jej pokazać i też jak zobaczyła, to mówi wow. Zobaczcie, to jest krewetka, która uchodzi
Polsce za krewetkę Jumbo. Jumbo, czyli Tiger. Tygrysia bardzo dużo. No na mojej dłoni wygląda to tak. Zobaczcie, jak to wygląda. Ta i ta. A ta jest gigantyczna. Normalnie to ta krewetka na tle innych jest już duża. No ale ta to jest jakaś chora akcja. Po prostu potęga. To jest gigant. $20 for 1 kilo? 20 dolców za kilogram. My God. Look, this one is like red and this one is like... Yeah. Różne kolory. It's like when you are white and I'm black. No nie, za szybko by było prosto do domku. Jeszcze 2500, dobrze. Juny, co ty taka marudna jesteś? Spać chcesz? Zobacz, idź do mamy, zobacz, mama czapki patrzy. To już chyba 20 minut minęło. A ja tu stoję cały czas, czekam. Pilnuję rowerka. Tak naprawdę nie pilnuję go, na nim go nie weźmie, ale nie chcę mi się już łazić, bo mam w tych półkach tam. Junku, powiedz mamie, żeby już kończyła. O nie, nabrała znowu wszelkie rzeczy. Dojechaliśmy do domu, nareszcie. Dziewczyny wchodzą. Ja jeszcze idę do sklepiku obok kupić jakieś słodycze dla nich. Niedużo. Rurki może. Kukurydziane. Dzień dobry, witam was kolejnego dnia. Już żeśmy dawno wstali. Będziemy zaraz jechali na Miacho. Junku, co mówimy? Dzień dobry. Dzień dobry, mówię dy, nie by. Dzień dobry. Dzień dobry. 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 Tak, dzień dobry. Także zapraszam was na ciąg dalszy odcineczka. To było do przewidzenia. Strategię, którą przyjęli śmieciarze, wygląda następująco. Raz w miesiącu, na sam koniec okresu rozrachunkowego, przyjeżdżają, zabierają śmieci, następnego dnia pojawia się człowiek, żeby zapłacić za kolejny miesiąc z góry. Powiedziałem Tarong, że w żadnym wypadku ma się nie zgodzić, nie zapłacimy z góry. Tylko najpierw tam pokażą, że wywożą śmieci, znowuż normalnie, i wtedy zapłacimy w ogóle bez problemu, bez mrugnięcia okiem. A nie, my płacimy z góry, a potem cały miesiąc sterta śmieci leży na zewnątrz. Także no way. I ma nie ulec. No więc finał spotkania z panem z firmy, no chciałbym powiedzieć sprzątającej śmieci, z firmy, która pobiera opłaty za to sprzątanie, a tego nie robi. Skończyło się tak, że Tarong powiedział, że rezygnujemy w ogóle i w tej sytuacji mogą się... Zatem śmieci będziemy oddawali pod urząd gminy, a... albo gdzieś indziej, nie wiem. W każdym razie zrezygnowaliśmy z usług tej firmy i jestem z niej zadowolony. Podjęła właściwą decyzję. Bezsensownym zupełnie byłoby płacenie, bo płacimy za miesiąc z góry, a potem oni się nie powieją. Tarong chciała tylko od niego uzyskać gwarancję. Czy będziecie przynajmniej raz w tygodniu? Mówi, no jak mogę dać gwarancję? No tak jak się zepsuje ta ciężarówka, no to nie możemy przyjechać. No to w takim razie dziękujemy bardzo. Żegnamy. Tutaj pieniędzy nie zarobią. Ruszyliśmy na miasto, oczywiście odwiedzamy na dzień dobry teściów. Ci znowu. Jej kamery ostatnio po prostu czuję niedosyt. To możesz coś jeszcze powiedzieć. Powiedz tym razem, ile to jest? Ile? Ile pa palców? No, jeden. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięknie. No jadąc tutaj po drodze, mijaliśmy samochód taki, który jechał bardzo powolutku z głośnikiem, który mi jakiś komunikat nadawał. I Tarong mówi, poczekaj, zwolnij, zwolnij, zwolnij. Zwolniliśmy, zatrzymaliśmy się wręcz, żeby posłuchać. Okazuje się, że jutro o 15.45 tutaj w Kokongu rozegrany zostanie mecz, ligowy mecz, pomiędzy liderem a wiceliderem ligi. Liderem jest drużyna Electric de Cambodia, czyli Orusei, której trenerem jest wujek Football Uncle, czyli Cinciom. A drugie miejsce, czyli wiceliderem, jest drużyna Kokong FC, czyli nasza lokalna drużyna. Jutro tutaj na boisku Kokongu mecz między liderem i wiceliderem. A dzisiaj drużyna Orusei już przyjeżdża tutaj do Kokongu i będą wieczorem jedli kolację u teściów, także widzę się tutaj z nimi. Komu jutro kibicować? Mam koszulkę tylko Orusei, nie mam koszulki Kokongu. Chciałbym kibicować Kokongowi, ale znam chłopaków z Orusei i kibicowałem im będąc w stolicy. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało jutro w każdym razie. Nie będę przesadzał z pokazywaniem meczu, bo wiem, że większość z was w ogóle to nie interesuje.
ale będę tam na pewno i zrobię z tego jakąś relację i to będzie zabawne. Będę kibicował obu. Trochę tak naprawdę bardziej chyba Kokongowi będę kibicował. No, żeby się tam na górze zaostrzyła rywalizacja. No to tyle, to tyle. No idziemy, a ta znowu już przybiegła. Aha, bo chcesz coś tamtego. Nie, nie, idziemy tu, chodź. Dawno nie było relacji z kupowania mięsa. Jesteśmy na stoisku naszym ulubionym. Taram coś tam wybiera. O, oczywiście, bekon. No, jakżeby inaczej. Bekon. Czemu nie karkówkę? Nie ma. Nie ma? Nie ma karkówki. On pisze, nie. Jaki hałas. Otworzył się nowy sklep w Kokongu, taki ala ogrodniczy z dużą ilością różnego rodzaju gadżetów do ogrodu, ale i nasion. Oj, karma dla zwierząt, matko, może będzie dla kotów. Teraz zobaczę. O, jest dla kotów. Uratowani! Są nasiona, więc coś kupimy. Och, hot pepper, taką chili to bym sobie zasadził. Baby, maybe this. Chili. Hot, this is hot pepper, this is small chili, this is chili, and this is different kind. Jakaś kasina. Chyba, że arbuza wolisz. Dobra, tutaj sobie ta arbuza wybierała. A my zapytaliśmy się również, czy mają jakiś środek na wyżeranie trawy. Bo solanka się nie sprawdziła. Znaczy sprawdziła się, przez pewien czas nie rosła trawa, no ale już rośnie. Znowu, więc chcemy to jeszcze pojechać. Będziemy szukali tu jakichś środków różnych na, tu na robactwo, no jakieś inne rzeczy. Chemii nie brakuje. Chemii nie brakuje, jest dobrze. Więc pojedziemy. O proszę, sekatory są. Rany, koguta, tu piła taka. Tak, kochanie. Truskawka w środku? No to super. Z drugiej strony są jeszcze. O proszę. Taki chcesz wziąć? Seler? Tak. Okej, okay. O seler, super. Co tam mamy jeszcze? Tu żarcie dla kota, to zaraz zobaczę. Och, tam jest w ogóle więcej tego. Jest i Whiskas, jest i jakieś inne. No super! No ja jestem pod ogromnym wrażeniem teraz. Tutaj taśmy, 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 sekatory, spreje. Tutaj nawet dla królików jest żarełko. No, to jesteśmy w domu, żebym ja wcześniej o tym wiedział. Ale to dopiero się otworzyło. W sumie trudno się wcześniej było dowiedzieć. Fajnie. No i jaka przestrzeń jeszcze na to, żeby coś więcej tu zrobić. Dobra, żarcie dla kota. Kupiliśmy żarełko dla kotów. Tarong wzięła nasiona i taka niespodzianka, proszę. Fajnie, że ten sklepik tutaj jest. Dobrze wiedzieć. Tarong wzięło na różnego rodzaju nasadzenia. Tutaj mamy chili, ale ona jakoś tak nie bardzo chce działać. Tutaj jest taka bazylia, tajska bazylia. Tutaj coś rośnie, wygląda mi tak selerowato, nie wiem co to może być. Tutaj też nie ma pojęcia. I teraz kolejny, Juni jej pomaga. Tak. Kupiła w końcu tą papryczkę, o której ja mówiłem. Fajnie. Będziemy mieli coś innego, coś nowego. I o ile wyrośnie oczywiście. I seler. Fantastico. Dobra, pomóż mamie, pomóż. A tutaj proszę, jaka hierarchia. Ten kot jako pierwszy się rzucił i bije te dwa pozostałe, jak chcą podejść. Nie, już się najadła. Najadła się w związku z tym, inne też mogą zjeść. Ale te dwa pozostałe czekają, aż biało-czarne zje. Jak biało-czarny skończy, albo się na jej już nie chce walczyć, to wtedy mogą. No, Rudy, możesz podejść, daj spokój. Masz, Rudy. Chodź. To mój palec jest akurat. Nie chodzi o mój palec, tylko żebyś tu sobie wzięła jedzonko. Ta się już najadła. To odchodzi. To idzie, Bambel. Jedz, 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 nie bić. No cóż za przykra niespodzianka. Mówię, dobra, idę, złożę film i wrzucę, a tu nie ma prądu znowu, no ludzie, jak żyć? No, scissor? Dobra, to leć, przynieś nożyczki mamie. I mama teraz sadzi. What you putting here? Basil. Not too deep, not too deep. I think this one. Aha, okej, okay. Nie wtrącam się w takim razie, to baw się mama. O, brawo! Juny przyniosła nożyczki mamie. Thank you. I will use it anywhere already open. Mm. Thank you, Juny. Nie zapomnij wyrzucić tu śmieci.
Dobra, co w tym ciekawego? Wsypywanie nasiona. Pokaż, Juni, gdzie są zasadzone nowe rzeczy. Juni chyba kwiatek chciała tutaj zasadzić, już wyrośnięty. Kochani, to będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo, bardzo dziękuję tradycyjnie wszystkim oglądającym. Dzięki wielkie za wspieranie, dziękuję za łapki, za komentarze wasze. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, albo subskrybujecie, sprawdźcie nawet, czy ta subskrypcja cały czas jest aktywna, bo czasami coś się potrafi skrzaczyć i wywala te subskrypcje już kliknięte. Dzisiaj się żegnam, ale zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie na jutro. Jutro będzie się naprawdę dużo działo w odcinku, powinno być mega fajnie. A dziś, jako że mamy niedzielę, zapraszam na live'a. No właśnie, przyznam się wam szczerze, jeśli ten live będzie, to będzie później, bo mecz będzie trwał jeszcze o tradycyjnej naszej godzinie, czyli 12 w czasu polskiego. Więc live, mam nadzieję, że będzie, ale troszkę później. To co? Do zobaczenia.